No to witam w kolejnym odcinku. Ze mną jest Jazgot i Halawander. Witam serdecznie. Cześć, you can have four zombie dogs. A ty mają specjalną umiejętność. Au! Au, oni wybuchają. Au! Pomocy! Kto? Kto wybucha? O Jezu! Przepraszam was, idźcie dalej na razie. Aha. No. A! Au! Oszukaj. Tak, chodzi mi o to, że jest, nie, mam taki pasywną umiejętność, że mogę stworzyć cztery psy mieć naraz, nie? No. Stworzyłem i coś się tak. Wow! Jaka fajna! Ona jest świetna. Ej, nie wypuszczaj go! Nie, ja zmieniam w takim razie tak. Myślałem, że ona wybuchnie jakoś czy coś, to nie, to bez sensu. Ona pożera po prostu? A mi się przypomina, pan, że świątyni pierwotnego zła, pamiętasz? To jest ten, uniwersum Dungeon Dragons, tak? Po prostu. I to jest tak, to jest jedna po prostu z lepszych gier RPG wszechczasów. To jest, można śmiało powiedzieć, to jest klasyk, tak, typowy takich gier, jak się nazywa, takie usiąść, no kadr, po prostu popularnych, no typowo papierowych, nie? Zwykły, oryginalny, że siadasz przy stole, kości do gry. I to jest coś fajnego, że można mieć jedną grę, nie grając w internecie, usiąść w kilka osób w sumie i grać razem, tak. W ten sposób. Też można tak zrobić w sumie. Zawsze tworzyłem postacie w świątyni pierwotnego zła z nazwami swoich znajomych. Powinieneś zrobić tego, ja zgodzę. No i co bym zrobił? Co? No i kogo bym, co bym zrobił? Znaczy, wiesz co ci powiem? To jest bardzo fajna gra. Mi się bardzo przyjemnie w nią gra, tylko ona jest taka mega trudna. Nie wiem, czy mi się widzom podobało to, że ja walczę pół godziny, przegrywam i muszę wczytać grę i znowu ta sama walka. A no, na tym to polega niestety ta gra, no. Tam są trudne walki, okropnie. Jest, są cztery, okej, okay, fajnie. Dużo ich. O to chodzi? No. Tam już dalej nie ma... Ale przejścia. No. Little burp. Nie, tego, jak w trakcie mówienia mi wyszło, nie wiem. Nawet nie little burp. Gdzie pamiętam, teraz? Że jak, tutaj. Jak jest, czyli, że czas przyszły od Beckham. Pierwsza osoba. Bekać. Pierwsza osoba w czasie przeszłym. Burp. Będę bekał. Ale w polsku mózgu. Bekłem. Bekłem właśnie i właśnie tak zawsze. Znałem w ten sposób, znaczy bekłem, w ten sposób sobie zawsze tego przypominam, bo niemiecku bekłem znaczy wygodnie. Wygodnie. Bekłem szułem. Ej, ci kolesie wybuchają ci zieloni. No. O, złoty koleś. Boli. Serce mnie boli, że oni wybuchają. O. Nareszcie. Blok? No mówił moje serce. Tak mówił. Co mówisz? Tak mówił moje serce. Moje serce. Nie pamiętam, ta klasa to jest. Nie pamiętam. A kurde, może to brzmi. Magia! Wow, duża ta mapa. No, jest spora, ale mam nadzieję, że nie będzie wielopoziomowa. Ja jestem, jak to będzie wyglądać. Tego, jestem, czy jak w trzy osoby będzie trudny ten bosek. Pewnie wcale. Mam nadzieję. Pewnie, pewnie wcale. No to jak Magda nam zeszła na ile? No Magda to. Ale Magda jakby właśnie gdyby ten, gdyby nie miała gdyby tych... nie miała tych tur, nie? No. No właśnie. My zdjęli ją na dwa hity. Każdy by walnął, ja bym walnął petition, ja w kurę ją zmienił. Wtedy jeszcze nie mogło się zmienić. Ja bym pokazał swojego fetysza, oe. Ale mam fetysza, ale... Oe. Nawet nie zdążyłam nikogo uderzyć, bo wszystkich żeście rozwalili, no. Właśnie to lubię w tej postaci, że ona ma dużo obszarowych ciosów i nawet nie za bardzo muszę klikać w konkretną jednostkę, żeby cokolwiek trafić. O, buty. O, teraz sobie opluję wszystkim kwasem i pięknie jest. No jest pięknie, no po prostu jest pięknie. No i kwasem opluję, a no i co, jesteś opluty kwasem, no i co zrobisz? Strasznie mi nie popłynęło. Opluty kwasem. Będziesz pluł kwasem, tak? Już za późno, już uplułem. Już plułeś. Dobra, Patrz, jak ginę. Już przodziesz go? Oj, Jezus Maria, on ginie. Kto? Znowu idzie. Jazgo? You're dying again. Dying again. Pamiętasz? To jest skrzynka. Ej, poczekajcie na mnie. Przeczekamy. Hey. I'm so fat and ugly. Hey. A to Meg, tak? Tak. Family guy. I zaraz znowu będę musiał się wracać do tego. To możemy teraz się wrócić akurat. O, witch doctor, czekaj, witch doctor. I się tutaj cofnę. To już słaby, to też słabiutkie.
A zobacz, no nie, ty kupiłeś, masz bardzo dobre rzeczy, mówisz? Ja? No. Chyba apteczki masz, nie? No, nie, sorry, nie ten gryknę. Nie, zajebiście masz dobre, nieważne. Bo kupiłem je na domie aukcyjnym. No wiedziałem, no kurde, no i właśnie to chcą wyeliminować. No i bardzo dobrze, moim zdaniem. A to dobrze, bo właśnie ta gra jest dlatego taka łatwa, mi się wydaje. Ja się uzależniłem od tego domu aukcyjnego, dobrze, że go wywalają. Co myślę, a kurde, nie chcę mi się znajdować niczego nowego. Dobra, dobra, aukcyjne. Tak, uwaga, że przecież kto będzie i tak korzystał z tego, skoro i tak kto już grał w Diablo, to już wygrał Diablo. A założę razy. Się, że zrobią ten, że zrobią jakieś mody. Już przecież do tego wyszedł teraz, nie? Ale nie się mówi o Internauta. Macie jakieś zaklęcia ognia, czy coś takiego, któryś z was? Nie. Czy ja mam pod jedynką mam Skull of Explosion. Ja mam legendarne rękawice, które dają jakieś, wyrzuciłam właśnie, jakieś dodatki do tego. Ja to raczej ja nie mam czarów, wiesz. Attacking Creation. W sensie ataki z ogniowe nie mam, ogólnie. Nie mam. Ale mam to, pół. Mogę sobie ponosić. Zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Znaczy, bo nie wiem, czy mój atak jest, czy jak atak typowo, typ eksplozji robi ogień. To jest typ ognia, nie? W sumie. No ale, A ty nie chcesz tego? Ja nie, mam w obecnej chwili rękawice, które mi dają do zręczności i do tego, do doświadczenia. Właśnie w tym problem, że ten, że tutaj mi zabierze 30 inteligencji i stracę 6. Punktu. Chociaż właśnie, ale jeśli mi powiększy obrażenia od tego, od Fire Skills. No to... To właśnie. Się wyrówna właśnie. A ktoś z was ametyst? To znaczy ja powinna mieć w skrzyni ametyst. Chcesz? Jeden ametyst. Potrzebuję jeden zwykły ametyst. No dobra, to weźmy zobaczyć eksperymentalnie, ale ten... No dobra. You hold the power of true magic within your hands. Okej. Okej. Czy ja mogę też jakiś kamień sobie zrobić szlachetny? Mogę. Doktorze, łasz 4 psy? Tak. Wow. Mam nieskazitelny ametyzm, nadkruszony ametyst i wybrakowany ametyst. Który ja chcesz? Ja chcę zwykły ametyst. Ja poproszę zwykły ametyst, raz. Nadkruszony ametyst? Nie. Słuchasz mnie? Tak, bez tego, jak byłem u wiesz teraz. Ej, Halawander, masz ametyst, zwykły ametyst, zwykły ametyst. Zwykły ametyst? Jak on wygląda? O, tak było. To jest nadkruszony, tak? Tak. Hela, weź ten. Wybrakowany ametyst? Cały, tak. To daj mi taki właśnie nadkurczony. Wybrakowany, czytaj. To wybrakowany, no. Za bardzo tego, z dwójki ci zeszło. Proszę, prawda, nadkurczony ametyst razy jeden. Ostatnio byłem właśnie w frustracji, powiedziałem, że proszę Iroke z starym stylu razy jeden. A może a razy dwa, ciekawe jestem, gdzie bym... No, na miejscu. Przepraszam. To się dzieje. Przypomniała mi się tego, Cezary Pazur, pamiętasz? Zmaleje miód, nie używania. Będę bił nim o lat, tego jak było, oblat. Spuch nie będzie większy. To umywalkę. Dobra, chodźmy dalej. Z czego to było, z jakiego filmu? Nie pamiętam, kurde, właśnie to jest najgorsze, że nie pamiętam. A to nie było z tego, co on tego pseudo-pornola kręcił, czy tam pornola? Nie pamiętam właśnie, ja połowę filmu, które obejrzałem jakiś lat temu, to już nie pamiętam. Ja się nie interesuję w ogóle polską kinematografią, szczerze mówiąc. To ostajesz swoją drogą. To znaczy my mamy... To znaczy nie teraz, nie w tym momencie, ale my mamy świetne komedie. Tak. I niestety to jest tak się już tego strasznie rozpowszechniło, że my możemy stworzyć tylko dobre komedie i ci głównie aktorzy... I te filmy historyczne też robimy całkiem. A widzisz? Znaczy, tak, głównie historyczne też swoją drogą, ale moim zdaniem to jest taka paranoja, że jeśli już tworzy się właśnie u nas film, to albo komedię, albo historyczny film, albo komedię historyczną. Tylko barbarzyńca, widząc z tego, scrolle na tym, czyli zwoje tak zwane po polsku, na sarkowagu pierdzielnie toporem i dostanie złoto. Greedy, jesteś bardzo chciwy. A jakżeś zangielszczył. Greedy. No. A tak z tego, jak w Władcach Much, tak? Nie rozumiem. Musisz Angela iść do school, szkoła. No tak. Nie mordź się, Hani, skarbie. Ale zawsze po tym, jak coś powiedzą po angielsku, to mówią coś po polsku. Tak. No to jest, to prawda, właśnie to chodzi. A no? Cóż za balet. Dobra. Ja tu umiem robić głos właśnie higienicki, tylko nie chcę sobie teraz gardła zdzierać. Pamiętam, jak w chorobie jestem, co tam. Pamiętam właśnie, jak był odcinek z higienistką, która miała te szczęście, miała kontrakt podpisać, tylko że miała jeszcze jeden singiel z
nagrać do specjalnie tam do płyty swojej, bo brakowało im jednego do wydania płyty i ona jak miała szczęście, to nie potrafiła grać bluesa, bo wiadomo, że blues to potrzebuje nieszczęścia. No. Takiego świadczenia nieszczęśliwego. I ten. I ona tak właśnie mówi, że no nie kurwa, no, no kurwa, to nie, 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 nie. I tak znowu zagrała i tak, no dupa, 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 straka, no. Straka, nic nie wychodzi, nie? I potem tego, siedzimy na tego. Siedzimy, a, śpią w domu i tego, potem siedzimy na zajęciach i tak jakaś tendencja łacińska jest, nie? I babka na zajęciach mówi nam, że to jest... Pani, no. No pani, no, w gimnazjum jesteś? Tam, pani, tego, pani magister, no ten, mówi nam, że to jest typowe, ulubione powiedzenie higienistów, a że do mnie nachylił się nad uchem i mówi, no dupa, 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 dupa. A tak się uśmiałem po prostu, taki idiotyzm, ale tak się uśmiałem. Bo ulubione powiedzenie higienistów, znaczy ulubione, no powiedzenie higienistów to jest w zdrowym ciele, zdrowy duch. Taka to prawda. Świetne jest to, że fajnie pamiętasz tego, jak byłeś w sklepie, ta babka, taka hostessa urabiała Jerzego, żeby kupił tę jakąś specjalną zupkę, bo jest coś tam, a że, a co pan chciał, a może ja chciałem pójść tam, po tamto, tamto to jest sama chemia, i się pytam, ale czyli to, co pani mi tego oferuje, to jest zdrowsze, tak? Tak, no idę po tamto. No i poszedł, no... Nie, no nie dlatego poszedłem, bo było tańsze i smakowało mi, no. Dawa, jakieś kiełki mi oferowała, ja chcę ci dać! Chipsy, ale... Jakieś jabłkowe chipsy, rozumiem, z jabłek, chipsy z jabłek. Rozumiecie? Jabłkowe chipsy. Ja myślałem, że... Czy to nie było złe, znaczy, ale myślałem, one są, że one są całkiem, a zwłaszcza jak się ten, jest na jakiejś diecie. To też są... Jabłek? No. No wiesz, jak nie, 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 jest, nie jest takich rzeczy, no, to typu... Kurde, patrz na to, patrz, nie rozwalaj tej urny, patrz. Ty Hela, tego, aż pa... Ja nie klikam w shifta, on sam chce dosięgnąć po prostu, jest taki głupi. No. Tak, tak, tak. Nie mogę. Na tego, na zręczność idziesz? No, ja idę na zręczność. Masz pas. Mery fajny. Dziękuję. A ja chciałbym ci dać, doktorze, no to skapulola. Dobra. Skalpel, tak? Albo skalpek. Gdzie jest ten teleport? O nie! To jest masa przeciwników. No tutaj też jest ich trochę. Nie mogę, muszę wezwać Petyrze, że nie wytrzymam tej bitwy. I zdejmuję spodnie. Opowiedzmy, jak się szło za Nitlaklakiem. Zajebiście to było. I tam była ta scena. W dwójce, w dodatku Expansion Set, pani Lord of Destruction, pani zniszczenia, panu zniszczenia. Pani zniszczenia. Pani zniszczenia, Baal. No nie, ja Baalowi w spodnie nie zaglądałem. Ej, tego. Była taka scena właśnie, że spoiler, uwaga, że ten, że zdradza taki jeden z kolesi nekromantów w Harrogate, w tym głównym mieście i za nim się podąża. I jak się za nim podąża, teleportowuje się za nim, to jest taka świetna scena, że pole nieumarłych i wszyscy powstają. W grafice w 2D to tak, to fenomenalnie wygląda. I na tym Harrogate jeszcze to wszystko jest, że to jest na skarpie, bo to się weszło tak. na górę się weszło, po prostu... I ta fala nieumarłych na ciebie idzie. Mistrzostwo. No, naprawdę, tak. Super. Jedna z najbardziej niezapomnianych scen w historii gier komputerowych, jeśli mam być szczery. A dla mnie i tak na pierwszym miejscu niezapomnianych, no wiesz jaka jest. Zostaw mnie! Dlaczego goni? A! Ciul mnie goni! Ja powiedziałem tak, tak. Ja chcę, żebyś mnie śledził. To ty chcesz mieć łysolkę. Chodź tędy, chodź, co ty robisz? Ale ja uciekam przed nim, bo to chciał mi kosturem zrobić. To się nazywa Zoltun Kules. Body. A ty mówiłeś, że jakoś nie zapomniałeś, co na jest. Najbardziej niezapomniany numer jeden, to wiesz coś, jaka jest dla mnie. To jest krzyk Maxa Payne'a, gdy odkrywa, że jego żona jest martwa. No moim zdaniem, ja to jak zacząłem po raz pierwszy, to ja po prostu... Serce mi zadrżało. To jest tyle fajną, fajnie grą taką, że pamiętam, że jak się grało, to czuło się, to się bało cały czas, chociaż spodziewałem się, że coś teraz jakiś zombie na ciebie wyskoczy, a w tej grze nie ma żadnego głupiego potwora. A naprawdę atmosfera i cała ta otoczka, takie makabry i grozy, i wisiała cały czas w powietrzu, a to wszystko pokazało, że to są ludzie. To jest niesamowite. Spójrzmy w trójce, przez co... Max Payne był ogólnie fajny, był bardzo... Dalej był sobą, tylko że już nie było tego takiego mrocznego klimatu, jaki był w jednym z dwójce. Przenosząc się do Brazylii, no to dziwnego, że nie ma klimatu. Bo oni chcieli zrobić dobrą strzelankę, po prostu. I powiem, udało im się. Strzelanka była naprawdę przednia. Stręczko lepsze jest, moim Ale zbędnie. To mogli zrobić taką historię, tylko sobie nie dawać Max Payne'a i byłoby fajnie. Bo jak się daje, tak samo jak z filmem jest, nie? Daje się coś bliskiego, niby bliskiego, no, te same są postacie niby. Ta sama ma być niby historia, ale nie wychodzi i wszyscy mówią, gdyby nie było tytułu Max Payne, to byłby świetny film / gra.
Ale spójrzmy prawdziwie w oczy, jak to powiedział Halawander no tam kiedyś. To jest właśnie Max Payne. No. Nie można gdybać, że ale gdyby to nie był to, to jest to i koniec. Recenzuje jakiś film, to recenzuje film Max Payne. Nie mogę powiedzieć, dać mu dobrej oceny i powiedzieć, że ujmując tylko tytuł, to bardzo świetny film. Nie można tak powiedzieć. To musi, jeśli siłą rzeczy, jak robisz film na podstawie gry, książki, to siłą rzeczy nie da się uniknąć porównań do książki gry. No po prostu no. Nie da się coś tego. Nie można, jeśli jesteś dobrym recenzentem, nawet jeśli nie jesteś zaznajomiony z daną, przypuśćmy, otoczką fabularną i tak dalej, to i tak musisz wziąć pod uwagę, zapoznać się przynajmniej z tego w jakimś mniejszym stopniu, z poprzednim produkcją, na której była opierana dana produkcja. No po prostu tego się nie da uniknąć. No, nie możemy tutaj zgrywać idiotów, czy nie wiem co, amatorów. No niestety. Niestety. No tak to już jest, no przepraszam bardzo. No, okrutne, no ale prawdziwe, przepraszam. Prawda. No, co prawda, co prawda. No, ja niestety trzeba też spojrzeć prawie w oczy, że jak coś jest robione na podstawie książki, jakaś gra albo film, najczęściej film, to właśnie film wychodzi trochę gorzej. A jest jakaś książka? Czy jest jakiś tego gra zrobiona na podstawie książki? Bo książki używają... Znaczy... Nie, książki są zrobione na podstawie gier, ale jeszcze się nie spotkałam z odwrotną sytuacją. Przepraszam, mój błąd. Może coś musi być. Nie zrobiłaś błędu, tylko się pytałem tego, z ciekawości po prostu. No. Mylę się, po prostu tego. Rzecz biorąc, skoro film został stworzony na podstawie książki, a gra może być na podstawie filmu, no to bazując na tym... Pamiętam taki śmieszny przypadek. Pewnie to Pierścieni, nie? Ja wiem, że tyle postaci są na podstawie aktorów, którzy grali w filmie, ale teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie momenty, które są w filmie, powinny być w książce. No w sumie tak. Chociaż w Hobbicie... Mówię, niektóre elementy fabularne występują, których nie ma w książce. Zanim był film, powstała gra Hobbit przecież. Powstała gra Hobbit. Nie, była gra Hobbit. Ej, ale przecież, jaka Hobbit? I Władca Hobbit też była gra, jeżeli... Powstała na pewno gra Władca Pierścieni, którą właśnie mam tutaj obok siebie. Nie była na podstawie gry. Drużyna Pierścienia. Była na podstawie książki. Była na podstawie książki, jak to nie była na podstawie gry? Bo nie była na podstawie filmu. Gra na podstawie gry to już w ogóle. Była gra na podstawie gry. Jaka? Street Fighter. Powstał film Street Fighter na podstawie gry. I potem zrobili grę na podstawie filmu. Z tym, z Jean-Claude'em Van Damme'em i tak dalej. To jest moim zdaniem tak głupie. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. A wiesz, Jean-Claude Van Damme, nie? No cztery osoby, nie? No. Dobra. Co? Tak było. Angry Video Game Nerd. To grał? Tego... Bisona? Bisona, no. Pamiętam. Ale... Nie, głupio był zagrany Bison. W ogóle film jest słaby moim zdaniem. Niestety, nie chodzi ci o ten film z Van Damme'em? Tak, słaby. No to powiedz mi... No, animowany się ten. Jest jeszcze Street Fighter, opowieść Chun-Li, coś takiego. Ale to też jest kiepskie moim zdaniem, po prostu... Ale siłę chcą jechać na tego marce gry. No tak, ale powiedz mi, który film z Van Damme'em był jakiś taki mocny? Chyba co tylko... Mówię? No właśnie, chyba... Nie strzczaj. Tylko jeden... Nie wiem. Pierwsze jego produkcje, bo każda kolejna produkcja to jest jedno i to samo po prostu. Jak się nazywało to, co on był tam jakimś szkolonym wojownikiem? On w każdej... W każdym swoim filmie jest szkolonym wojownikiem. Quest był sympatycznym filmem, moim zdaniem. Był złodziejem, ale był wyszkolony jakiś tam... To było dziwne. Ale nie, fajnie, to mi się podobało akurat. Film był fajny, ale wiesz... Ale nie szykujmy się na jakiś tam mindfuck, nie? No. Ze przeprzeniem, no po prostu to nie jest... A to nie jest patajemnic, no właśnie. Czy Incepcja? Incepcja jest lepsza. Incepcja jest zarąbista. Oglądałam ją trzy razy. Ja właśnie oglądałem pierwszy raz, co myślę, co to takiego jest fajnego, Jacek? Co to fajnego? Jacek mi wytłumaczył parę aspektów, ja... Jezus Maria! I takie, ojej. Nie pomyślałbym o tym sam, nie? Fajnie. Znaczy, jak zobaczyłem ten wiatraczek, to ja nie wiedziałem, o co chodzi na początku. Nie wiem, co cholery. Bączek chyba, taki wiatraczek. No ten, jak to bączek? No ten dmuchawiec, no. Taki... A, ten! To nie widziałem, no skąd miałem wiedzieć, ja mówię, co? Jak, już musiałeś wiedzieć, już było tego. Ja nie przyjrzałem się, że to było na zdjęciu, nie przyjrzałem się, no nie zwróciłem na to uwagi na przykład, kapujesz co dzień? Co próbowałem? Właśnie to fajne, jak jest takie niszczone. Ale tak wyszła ta scena, jak ta jego żona ginie, ta w biegu, mówię, Boże, tu ja wiesz... Z tego, jakiś tak, popularny tak, z Diablo? Tak mi się to podoba aktorka, ona jest tak śliczna i jak ona, po prostu jak ona te łzy roni, to po prostu... Tak, ona to tutaj napierdala tego. Sola napierdala i tego. I koniec. Spoiler, na końcu będzie Diablo. Niemożliwe. A już prawie zakleja. Spoiler, na końcu się odradza Diablo. O! O nie! Ja zrobiłem. Nie wiedział! Ej, patrzcie, on jest fioletowy. Jaki słyszę.
Najważniejsze, dres. Od razu, że dres. To wczoraj wracaliśmy wieczorem do domu, widziałeś tego dresa? Wczoraj wracaliśmy wieczorem, było strasznie zimno, okropny wiatr wiał, naprawdę mega zimno było. A idzie dres, znaczy ja nic do dresów nie mam, nie? Ja mam paru znajomych dresów, którzy są naprawdę bardzo mili i tak dalej. Ale jak ja widzę człowieka, który idzie twardo w dresie, pada śnieg, nie, wichura, jakaś tornado obok, 10 metrów dalej, ale on twardo idzie. No i tak oddycha, no. Jak byk. Ten oddech stereotyp, nie rozwali. Znaczy wiadomo, że wszędzie są jakieś elementy, ale ten stereotyp, że dreś to od razu głupi i tak dalej, nie? Tak samo ze skinheadami jest. Hmm. No to każdy stereotyp jest ten trochę wyobrzymiany. Bo widzisz kogoś z tatuażem, to od razu o, retyzyjka, nie? No. Z więzienia wyszedł. No to jest fajne teraz właśnie, co się dzieje. Teraz? O tym teraz? Tak. Jest o tym? Cukierki się wpierdziela, tak? No. Widziałem. Widziałem, to ciastko nie może być, bo za małe opakowanie. Tak. No. Tak, no kurwa, ja jestem w każdym samochód. Gdybym to wcześniej występował, to na rzędzie mi odpakuję drogierek. Dobra. Cytrynowy. Mamy rozwać bez rozwoju. A nie! Słuchaj, ale jak jest tego? Co to razy tam wiemy, bijaj go! Czego? Jaka była ta? Zabijmy najpierw tego, Zoltana, lepiej z tego, jeszcze jest osiągnięcie! Za późno. Sam mi mówiłeś! Naprawdę? Tak, że musimy następnym razem, jak będziemy go zabijać, żeby zabijać go przed golemami, bo jest osiągnięcie takie, że się zabija go... No to go następnym razem naszymi postaciami, ojej. Już za późno. Nie chcę mi tego. Ale jaki prosty był rany, panie... Najgorsze to, że nie potrafiłem się wysłowić, o co chodzi. Nie, łup, nie, nie, tego, nie, 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 nie. A mogę powiedzieć, że Jazgoś tutaj masturbuje, a on go nie, nie, nie! Weź jak na Inferno graliśmy tutaj? Ja dwa razy wszystko do... O, to właśnie to. Dużo zamrażarki wsadzaj od razu. Musisz nam powiedzieć o tym całą prawdę. Zamroził sobie piwo i miał lody o smaku żubra. Nie no, niedobre to jest, niedobre. Kolega raz sobie zamroził i pociął puszkę nożem. Chciał zobaczyć, nadział sobie na patyk. Nie pamiętam? Zamroził sobie i pokroił sobie puszkę. I lody sobie zrobili. Ale myślałem, że zwariuje, no naprawdę, no. I oni trzeźwi wybieli, dobrze? Czemu chwyciłem zapada? Co ja robię? Przepraszam. A ciekawie, jest demo na ten. Ale teleportujmy się portalem. Na PlayStation jest demo Diablo 3? Jest demo na PlayStation, chętnie ściągnę i sprawdzę, jak oni to zrobili, bo naprawdę, zastanawiam się. Kara mówiła, że można uniki robić, tak? Ja mówiłem. A ty mówiłeś? Diabla? Ja mówiłem. I told you. And what did I told you? Exactly what happened. Nie drzij się. Proszę. No już no. Poziom wszyscy zdobywają, no pewnie, no. Tylko ja zdobyłem, Mośku. No zaraz, patrz teraz. A przecież Lea dostała poziom. Chodźcie, 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 teraz fajnie będzie. No, a teraz będzie ten. No o, a zaraz, nie sprzedałem się, czyli naprawiłem się. Okej. Okay. To możemy się teraz wrócić jeszcze raz? No pewnie. Big bug. Belia rozpoczęła tak na miasto, wracamy do obozu. Wracamy do kupca. Czekajcie, co to jest? Co ty zrobiłeś? Co ty robisz, hej? Tworzyłem... To. Big Wag Voodoo. Conjure a fetish that increase the attack and movement speed. Wow, movement szybciej speed. Poruszam. Tak. I szybciej uderasz o, i... popatrzcie, jak fajnie wygląda obrazek pasywny. O, a weź jeszcze raz go weź. Mogę, bo on się teraz ładuje. On się ładuje co 2 minuty. O. Zjadłam eklerkę, mam teraz między zębami tofi. Tofi? Nie, niesłychanie. Istotne informacje. W eklerce? Bita śmietana, bułeczka polana z czekoladą. Ale ten, zaraz to był... idziemy teraz. Co my robimy teraz? No jak my to robimy? Idziemy i chronimy ludu. Ludu. Chronimy ludu? A to jest ten, prawda... Jak, co my teraz? My się nie, bo nie... okej, okay, przepraszam. Teraz musimy się sprężyć, żeby nikt nie... Co się dzieje? A! Najpierw musimy na dół iść. Musimy nie na dół, tylko musimy pokazać łapkę. Tak, najpierw się pogadać, a potem musimy... Dobra, tak... ja idę na górę i na początek ty idź Halalander, a ty idź na górę, Hela. Skoro, że nie mogę psów rozdzielić. Rozdzielmy się, bo... O, ty dronio, chcesz mojego człowieka tutaj? To mój człowiek.
Minor human? Bardziej inconvenient jest to, że oni są niewidzialni. To jest niefajne. To jest niewidzialne? No te, wężyki. Wężykiem? Proszę, wężykiem. Pamiętaj, Jasiu. Wężykiem, Jasiu, wężykiem. Mało kto rozumie stare czasy. Wężykiem, wężykiem. Ja nie bij... O, dzięki, Hela. Proszę. Nie bij go! To twój mąż! Nie, chodzi mi o to, że ocalił... Czekajcie, głupi! Ja pierdolę, ludzie! Psy ich spowalniają! Przepraszam, że krzyczę, ale taka panika. Ile złota, no bomba, no. Moje psy nie uciekną. Ej, ty, nie uwolniłeś tam wszystkich z lewej, hej. Jak nie wszystkich? No jeszcze jeden koleś jest. Przecież widzę na mapie. O kurwa, przepraszam. Ty się nazywasz doktorem, doktorem, chyba doktor Hu? O, odliczyłem. Nie, uciekaj! A, bo za mną biegnie. Jeszcze jeden. Hmm? Odliczyłem te straty, Jerzy. On może zginąć. I nagle zrobiło się. Pamiętajcie, nie idźcie do kanałów, bo ja raz na tej misji wracam do kanałów. I? A, nie w tą stronę, tak. Do pałacu, a ja razem do kanałów i przeszukiwałem kanał. Gdzie... Przepraszam. A! Odleję, no. Powiem wam, że jedyny dobry, poważny, dobry, fajnie skonstruowany boss to jest Belial właśnie. Naprawdę. No. Dlaczego oni jadają bojących się cywili, skoro my wiemy, że oni są zmienieni? Bo może oni udają cywili dla innych cywili. Bo oni chcą cię, że backstabbing, you know. Jak ja. Jest taki podchodzi, taka pani do ciebie, do barbarzyńcy. O, szybko, weźmy swoje silne ramiona. I backstab. Co? A o to chodzi. Dobre, to nie jest takie głupie, jak tak ci się wydaje. O nie, tylko nie zielony fluid on my mouth. To zabrzmiało dziwnie. Zielony fluid on my mouth. Przymienić? Koleś? To? Nie, on jest zdrajcą. Tego nie wiedziałem. O, a szybciej uderzamy, mocniej uderzamy. O, no nie, straka wielka. O, jeszcze tam to podąga, no nie. To mój fetysz to wszystko uczynił. Musimy mu zapłacić potem w dwóch dziewicach i trzech kociakach. Okej. Okay. Chcę być kociakiem. Chcesz być kociakiem? To ten dowcip mi się przypomniał właśnie. Nie, nie. To trzeba opowiadać inną. To musi opowiadać żart, nie wiem. Są żarty, które nie można opowiadać po prostu głosem. Tak, można opowiadać całym ciałem. Tak. Mam kolegę, który opowiada tak żarty i on gestykuluje w taki sposób, że już w środku jest śmiesznie żartu po prostu. No on powie, opowiem żart, już się uśmiecham. Kiedyś opowiem wam, kochani moi widzowie, o niebieskim niedźwiedziu. Niebieskim niedźwiedziu? A to długi żart jest strasznie. No dlatego nie ma teraz czasu, nawet Belial by się uśmiał. No. Dobra, chodźmy dalej. W sumie najlepsze żarty są najdłuższe, bo właśnie one są skonstruowane po to, żeby śmieszyć, prawda? Ej, co się dzieje? No, idziemy! Idziemy, czy kończę odcinek tutaj? Od następnego odcinka mam ten. A no dobra, no to powiem, tak wiem, nerwy, no. Tak. No, więc dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, 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 pa.